Kontynuujemy nasz cykl z kamerą w gospodarstwie. Tym razem odwiedziliśmy gospodarstwo państwa Aliny, Krzysztofa i Mateusza Spychalskich z Pikutkowa. Gospodarstwo nasze liczy 85 hektarów, z czego 65 jest własne, resztę dzierżawimy. Zajmujemy się rolnictwem już od ponad 30 lat, tak wyszło. Z warzyw uprawiamy jeszcze buraczki czerwone na około 15 hektarów, cebula zawsze jest ponad 20 hektarów. Do tego marchew przemysłowa też około 15-18, różnie to w zależności od zapotrzebowania. Resztę to jest pszenica i kukurydza. Zawodu co prawda nie ukończyliśmy dobrej szkoły rolniczej, ale zamiłowanie i taka sytuacja nas zmusiła do tego, żeby zostać rolnikiem. Później przyszło po prostu zakochanie się w rolnictwie i nasze hobby i wszystko związane z gospodarstwem. Jak opowiada pani Alina, gospodarstwo to wielopokoleniowa scheda po rodzicach i dziadkach, jednak zostało ono znacząco zmienione. Po rodzicach, ale tu był inny profil hodowlany, były krowy mleczne, no i nam, my jako jakoś tam troszkę szkoły pokończyliśmy, nam się ta hodowla nie podobała, bo to jednak wiązało się z obejściem słoma, obornik wokoło i to nam się tak jakoś nie widziało na wsi życie z takim bałaganem jak gdyby, no bo trzeba było te zapasy żywności dla tych krów mieć, więc żeśmy od razu zdecydowali, przepisując rodzice nam gospodarstwo, powiedzieliśmy, że my hodowli rezygnujemy. No i rodzice nie byli przeciwni, powiedzieli, mamy sobie radzić tak, żeby nie musieli nam pomagać, no i zaczęliśmy warzywa uprawiać. Pierwsze były pomidory i to 2 hektary pomidorów tylko. Ale te 2 hektary pomidorów, to jeżeli z nich byśmy zebrali, to była wtedy równowartość nowych 4 polonezów. Także to były pieniądze bardzo duże w porównaniu z dzisiejszymi cenami za pomidor. No i ten pomidor z roku na rok tanieje i ubolewamy, że chyba będziemy musieli zakończyć tą produkcję pomidora, bo jednak no, jest bardzo tanie w porównaniu z innymi naszymi produktami, które produkujemy. Już na pierwszy rzut oka widać, że państwo spychalscy na modernizacji nie oszczędzają. Modernizacja trwa od zawsze, od początku, bo zawsze coś zmienialiśmy, albo budynki, albo maszyny. I to się nie da, postęp idzie cały czas. Największe przyspieszenie było oczywiście, jak programy unijne powstały, no to wtedy było takie przyspieszenie troszeczkę, chociaż patrząc z perspektywy czasu, to nam rolnikom nie zarobiliśmy na tych programach, dlatego że wzrost cen maszyn i wszystkich innych urządzeń, tych dotowanych właśnie, no większy chyba niż te dotacje, a nie wszystko się kupuje na dotacje, a również te maszyny, które są bez dotacji, też są droższe i plus minus licząc to chyba na minus wyszło. A z których działań modernizacyjnych państwo spychalscy cieszą się najbardziej? Zakup ostatnio 2 bardzo drogich maszyn. To był właśnie opryskiwacz Gaspardo i kombajn do warzyw. To były najdroższe nasze inwestycje w tej chwili. Jak wiemy, obecne ceny na rynkach owocowo-warzywnych sprawiają, że wielu producentów boryka się z problemami. Jakoś radzimy sobie, ale za długo nie wytrzymamy na tych cenach, które są w tej chwili. One są niższe niż 5 lat temu, niż 10, niż 25 lat, bo pomidory 25 lat temu czy marchew była droższa jak w ostatnim sezonie. Wzorowe gospodarstwo państwa Spychalskich otrzymało wiele nagród. Nagrody zdobyliśmy wszystkie, jakie znaliśmy, konkursy wygraliśmy na szczeblu krajowym. Pierwsza nagroda, którą zdobyliśmy, to było nasz konkurs Rolnik Pomorza i Kujaw, kilka lat do tyłu, pewno 7. Później był krajowy konkurs Rolnik Farmer Roku, również wygraliśmy go. No i później te 2 najcenniejsze nagrody, czyli wygrana w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i wygrana w konkursie Agroliga. Wygrana w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowanym przez KRUS, to ogromny prestiż, ale także wymierne korzyści dla rolnika. Co należy zrobić, aby mieć bezpieczne gospodarstwo? My już myśleliśmy o tym bezpieczeństwie z chwilą, kiedy przejęliśmy to gospodarstwo. Czyli były robione już tak budynki pod kątem, żeby one nam nie sprawiały jakichś wypadków, tylko żeby służyły bezpiecznie. Ale przede wszystkim dbaliśmy o te budynki, bo chcieliśmy, żeby syn przejął po nas gospodarstwo. Jeżeli byśmy nie zadbali o to gospodarstwo, to pewno by go to nie zachęciło zostać rolnikiem. Na dzień dzisiejszy on chce być bardzo rolnikiem.
chce zostać z nami na tym gospodarstwie, co nas bardzo satysfakcjonuje, bo o to nam chodziło, nie tyle, żeby wygrać te konkursy, tylko żeby ten nasz Mateusz z nami chciał kiedyś zostać i pracować. Ale żeby wygrać taki konkurs jak Bezpieczne Gospodarstwo, to niestety nie można tego zrobić w jednym roku czy w dwóch. To trzeba wcześniej dbać o to gospodarstwo, wszelkie wymogi robić, które dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, a nie dla innych na pokaz będą w naszym gospodarstwie się pojawiały. Czyli typu drabiny, schody, barierki. To wszystko już robiliśmy nie z myślą o konkursie, tylko z myślą, że to dla nas jest bezpieczniej. W gospodarowaniu państwu Spychalskim pomaga syn Mateusz, który chce iść w ich ślady i ma już nawet swój pomysł na przyszłość. Znaczy obecnie to się uczę w zespole szkół rolniczych w Starym Brześciu. Do szkoły mam bardzo blisko, bo tam chyba 2,5 kilometra jest. Także z tym nie ma problemu. No wiadomo, po szkole czasem tam się coś pomaga rodzicom. No a na przyszłość to raczej bym tu chciał zostać, na pewno nawet, no bo kto to poprowadzi, a poza tym no fajnie tu jest, tak powiem, no co tu więcej mówić. Na ciągnik już posiadam prawo jazdy, także wszystkimi tam wolnobieżnymi jak kombajn, traktory, ciągniki, wszystko, to już, tak powiem, na legalu. No, obecnie to bym chciał jak najwięcej hektarów, żeby dokupili jeszcze rodzice, no bo trochę łatwiej jeszcze by było, no tak, przy 100 ruszyć, a przy 80 to już jest trochę różnicy. Ale no, na pewno hektary dokupić. No, bo maszyny to są dobre i na długi czas będą jeszcze dobre. Tegoroczny sezon nie jest łatwy dla żadnego z rolników z powodu rekordowej klęski suszy. No, susza zdecydowanie doskwiera wszystkim. No, z suszą akurat w naszym gospodarstwie na części hektarów sobie radzimy przez podlewanie. No, nareszcie jest ubytek i to na pewno duży, około 40% mniej. Z tym, że warzywa, one jeszcze mają dość długo czasu, szczególnie marchew, także różnie to może się złożyć. Dzisiaj akurat się chmurzy, co prawda nie pada, no ale może popada. Dobry pomysł, ciężka praca i doświadczenie zaowocowały i pozwoliły państwu Spychalskim na osiągnięcie sukcesu. Ich gospodarstwo może być wzorem dla innych rolników.